Syn Alicji Bachledy Curuś wygląda dokładnie jak jej brat. Henry to kopia Tadeusza. Syn Alicji Bachledy Curuś skradł uwagę podczas tegorocznych Oscarów. Przy boku ojca stanął na najważniejszym dywanie w świecie kina. Niesłychane, do kogo podobny jest 13-letni Henry. Dla syna gwiazdorskiego duetu uczestnictwo w rozdaniu prestiżowych nagród filmowych było pierwszym tak bliskim zetknięciem ze światowym showbiznesem. Reporterzy z całego świata chętnie fotografowali duet. Teraz wiadomo, do kogo podobny jest nastolatek. Syn Alicji Bachledy Curuś i Colina Farrella zadebiutował na Oscarach. 13-letni Henry towarzyszył ojcu, który został nominowany w kategorii najlepszy aktor za rolę w irlandzkiej produkcji Duchy i Nisherin. Ostatecznie statuetka powędrowała do Brendana Frasera, jednak duet spędził miło czas na szampańskim dywanie. Colin Farrell z troską pokazał synowi kulisy świata kina, a nawet uchronił go przed niewygodnymi pytaniami dziennikarzy. Zainteresowanie nastolatkiem było ogromne, a zdjęcia ojca z synem szybko obiegły internet. Teraz wiadomo, do kogo jest bardziej podobny Henry. Urodę zdecydowanie odziedziczył po rodzinie matki. Henry to kopia starszego brata Alicji Bachledy Curuś. Niewiele osób wie, że aktorka nie jest jednaczką. Jej starszy brat chętnie towarzyszył siostrze podczas medialnych wydarzeń w Polsce. To właśnie jego podobieństwo można z łatwością zauważyć w nastolatku. Henry odziedziczył po Tadeuszu Bachledzie Curuś podobny uśmiech oraz rysy twarzy. Z biegiem lat z pewnością coraz bardziej będzie przypominał swojego wujka. Biorąc pod uwagę zainteresowanie nastolatka showbiznesem, możemy być przekonani, że na naszych oczach zostanie kolejnym bożyszczem Hollywood. Geny matki zdecydowanie dominują w wyglądzie chłopca, ale wygląda na to, że z chęcią próbowałby swoich sił w zawodzie ojca. Czym zajmuje się Tadeusz Bachleda Curuś? Na wstępie warto zaznaczyć, że zarówno ojciec aktorki, jak i jej starszy brat mają tak samo na imię. Wynika to z góralskiej tradycji przekazywania imienia kolejnym pokoleniom. Co ciekawe, pełne imię 13-letniego syna Alicji Bachledy Curuś to Henry Tadeusz Farrell. Starszy brat aktorki nie czuł powołania do show biznesu, choć sporadycznie towarzyszył siostrze przy medialnych eventach. Tadeusz Bachleda Curuś z zawodu jest pilotem i to swojej pracy poświęca najwięcej czasu. Rodzeństwo mimo rozłąki zachowuje bliskie relacje, a aktorka miała zostać nawet matką chrzestną jego pierwszego syna. Jak donosi Na Żywo, pilot został ojcem, a pociechę ma ze związku ze stewardessą. Podobnie do siostry nie formalizował swojej relacji. Nie powielam schematów dotyczących małżeństwa. U nas panuje opinia, że tradycyjne podejście do rodziny gwarantuje spokojne życie. A mnie to nigdy nie było dane. Nie ja jedna jestem czarną owcą. Mój starszy brat Tadeusz myśli tak samo, przyznała Alicja Bachleda Curuś.